Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Adrian, a to jest pierwszy materiał z Kidropa. Chciałem się zabawić, tak powiedzmy. Nie ma żadnego partnerstwa, ten film nie jest jakiś sponsorowany, ale jeśli tam chcecie, no to możecie sobie wpisać tutaj kod promocyjny Adrchan. Czy tam coś tam, wpisujecie sobie Adrchan. O, cyk. I tam dostajecie chyba 2,17 na start, nie wiem, jak to wygląda. Ale no, mam tutaj przygotowane jakieś 809 jajeczek, bo jest jakiś tam event wielkanocny. Mam przygotowane tam 55 zł, 18 groszy, bo miałem to wszystko w skinach z CS-a. Więc co, no pobawmy się tutaj, zabawmy się. Weźmy sobie na God Area. I ile ja mam to złota? Mam 679 złota. No więc ja tutaj za dużo nie zabawię, więc mogę sobie otworzyć ewentualnie jedną skrzynkę. I co? Zobaczymy, co tu możemy dostać za te złoto. No nie mam tyle złota, żeby otworzyć dwie. Otwórzmy sobie jedną skrzyneczkę. I co my tutaj mamy? Jakiś fioletowy. O, będzie to gówno. Famas Crypsis. Na 95 groszy, no to za 95 groszy to my tutaj nie zabalujemy za bardzo, tam powiem. Ale możemy sobie przejść na upgrader i patrzcie. Przykładowo wylatuje tam jakiś tam wam darmowy skinek. Wjeżdżamy sobie na razy dwa. Chciałbym zawsze takiego maka mieć, nie? 44%. Lecimy sobie. Nie będzie. Więc no, maka nie będziecie mieli. Więc trudno. Ale dobra. Więc lecimy sobie z eventem, no, wiecie o co chodzi, wielkanocnym. Znaczy już jest wie po Wielkanocy, ale event jeszcze trwa przez 12 dni. Także mam tam przygotowane hajsiwo, niedużo, no bo nie jestem jakimś sponsorowanym tutaj użytkownikiem Kidropa. Ale jeśli tam Kidrop oglądacie, to możecie tam, możemy się dogadać z jakąś współpracą. No nie wiem, nie mam dużo subskrypcji, nie mam dużego zasięgu, ale możemy się tutaj dogadać. Więc dobra, mamy tam przygotowane 5 skrzynek eventowych. Najtańsza za 3,95, najdroższa za 79 zł. A my sobie otwórzmy tą za 3,95 na początek. Bo czemu by nie? Zobaczymy. Potestujemy wszystkie skrzyneczki. No tutaj nie mamy za dużo takiego wyboru, jeśli chodzi o drogie skiny, ale otwórzmy sobie taką jedną za 3,95. Potestujemy ten event trochę. Może akurat coś ciekawego. No chyba wypadł nam najgorszy skin z możliwych. Złoty 66, więc nawet nam się ta skrzynka nie zwraca. Zostawiam sobie to wszystko, bo będę chyba tam na upgradera wjeżdżał później. Więc to, ta skrzyneczka, to może sobie ją pomińmy. Zobaczmy tą za 9,88, co ona tutaj nam oferuje. Nie otworzymy na pewno tej najdroższej skrzynki. I pewnie tej drugiej też nie otworzymy, bo nie będzie nam starczyło kasy. No tutaj można już trafić kostkę. Jest zawsze 0,11%, ale my jej nie trafimy. Ale pewnie by nam zrobiła fajny odcinek. No, są spoczko skiny, no od tego tutaj na przykład Franklin jest bardzo ładny. Otwórzmy sobie jedną za prawie 10 zł. Zobaczymy, co my tutaj trafimy. Będzie czerwony skinek na 250. Za 17 ziko, więc wychodzimy na plus z tej skrzynki, wam powiem. Że wyszliśmy na plus i jak tak dobrze dałaś prawie podwojenie, więc otwórzmy sobie jeszcze raz. Czemu by nie? Otwórzmy ją jeszcze raz, bo dała nam podwojenie. O, ten AK byłby fajny, jakby tak został tutaj, no ale mamy SSG niestety. Za 2,80, więc masakra. Więc może te... Chyba zostawimy sobie je na razie. No tutaj słabiutko, ten AK byłby bardzo przyjemny. Więc dobra, otwórzmy sobie tą skrzynkę za 21 ziko. Zostało nam... Po tej skrzynce zostanie nam 10 zł. I tutaj są już skiny lepsze. Więc dobra, otwórzmy za 21 ziko, zobaczymy, co nam tutaj stronka da. Zostaw tą M-kę, proszę. No nie dasz M-ki, ale jest M4-eczka za dwie dyszki, więc tak prawie że na zero wyszliśmy. Ale sprzedajmy sobie to i otwórzmy jeszcze raz. Prawie że na zero dałaś, więc zobaczymy. O kurwa, teraz będzie słabo, bo ten famat do mnie kosztuje 9 zł. No tak jak myślałem, bo ja już znam te skiny. Wiem na co je stać. Także zostawiamy to. Mamy tam 9 zł. Szkoda, że nie podaliśmy tego weterana.
bo tutaj te skinki są o wiele lepsze. Zobaczcie, tu już możecie sobie kostkę trafić. Ale zobaczymy na upgraderze, jak to w ogóle tu wygląda na koncie. No mamy 30 zł. Chyba 30. No tak, mamy 3 dyszki, więc tak paradoksalnie ile to skrzyneczka kosztuje? 39,50, ale ja chciałem się na tym upgraderze pobawić. Także wieźmy sobie za te złoty 66. Takie małe skiny to możemy sobie tam walić po 50%. Może akurat da. No tu będzie. Tu siądzie. Więc bardzo fajnie. Mamy już tam jakiś profit. I lecimy z tym skinem, albo będziemy sobie lecieli tak. Factory New Glock. Zobaczymy, czy dasz. Dotoczysz się tam? No nie dotoczy się. Niestety się nie dotoczy. Lećmy sobie tam półtora, o. Lećmy sobie półtora. I ten diesel, ten digielek jest fajny. 59%. Spróbujemy z tym digielkiem. Stój, proszę, no nie, rób mi tego. O, dobra. Siedzi. Już myślałem, że będzie przypał. 26 chyba nie starczy, więc trzeba zaryzykować. Zróbmy sobie półtora i zrobimy sobie tą CZ-kę na 59 znowu. Zrobimy sobie tego moda i zobaczymy, czy siądzie. Dobra, siedzi. Elegancko tego. Więc mamy już trochę hajsiwa. Mamy hajsiwa dokładnie 44. No więc troszeczkę na minus jesteśmy. Sprzedajmy sobie te dwa skiny. Mamy na koncie 53 zł, więc jakby chyba 2 zł jesteśmy na minus. I lećmy sobie, otwórzmy tą skrzyneczkę. Tego weterana za 39,50. No tutaj są skiny już takie fajne, wam powiem. Więc spróbujmy 39,50. Może kosa, proszę bardzo, by nam ustawiła tutaj. No stój, proszę, no nie stoi. Mamy M-kę. Ona kosztuje 2 dychy. 31,28, więc no tak prawie że na zero. Mamy tam 13 zł, mamy 1000 jajeczek. Co możemy za te jajeczka tutaj zrobić? Możemy sobie je wymienić na zdrapce. Czyli zdrapiemy i nam wyleci jakiś skinek albo na faktory. No to faktory już znam akurat. Tutaj już się już bawiłem na tym faktory, więc może... O, tutaj za 100, więc możemy sobie... A weźmy sobie za 1009, bo w sumie z tymi jajeczkami to tam... Nie będziemy się tu już bawić, to jest taki chyba pierwszy i ostatni odcinek Skidropa. Nie będę tam wiadomo ile kasy doładowywał jeszcze swojej. Mamy Gaila za 8,69, więc weźmy z nim na upgrader. Weźmy nim sobie na upgrader. I co? Spróbujmy razy dwa pojechać, co? Polećmy razy dwa i może zróbmy sobie tego teka Factory New Toxica. Zrobimy sobie rolowanie. Triangle Mod, czy jak to się tam nazywa. I zobaczymy, czy nam siądzie. No nie siądzie niestety. Nie dociągnie się. No szkoda. Przewaliliśmy 8 zł. Field Tested. 31 zł kontra... Zrobimy sobie półtora może, co? Zrobimy sobie półtora. I może tego Akacza Factory New. Nie mówcie, kurwa, nie będzie! Ale lipa! Przewaliliśmy siano. 13 ziko nam zostało. Ale to jest strona, no. Tak to właśnie widać, jak nie ma się podkręconego dropu. Ani nie ma się żadnych tam współprac ze stroną, no to właśnie tak to właśnie wygląda. Lećmy sobie może jeszcze na skrzynkę jakąś. Na początku ta nam dobrze dała. Na początku, później oczywiście słabo. Ale otwórzmy sobie nią. Otwórzmy sobie. Może tutaj coś nam dasz. Tego Franklina. O, no i fajny skinek. Za 12 ziko. Spróbujemy na upgradera wjechać, czy nie? Razy 2. Minimal RP 90. Powiedzmy na razy 5. Factory New ten kałach. Czekajcie, weźmy sobie to usuńmy. 17%. Wjeżdżamy wizowie czy nie? Dobra, jak trafię teraz tego kałacha, to go rozdaję na kanale.
Jak właśnie trafię, dodajmy sobie balansu. Bo po co mi te 3,87 zł? Mamy 23% na trafienie tego kałacha. Jak go trafiam, to go rozdaję dla widzów. Także trzymajcie w tym momencie kciuki. Lecimy. Będzie, siedzi. Co jest? Jak to się stało? Faktorinio kałaszek. I teraz wychodzimy na zero, gramy dalej czy nie? No muszę teraz chyba go wam rozdać. Jak to siadło teraz ładnie? Czemu to się tak w ogóle stało? 50 zł żeśmy zrobili na tym upgraderze. Jakbym go teraz jeszcze raz obrócił, razy 5. No to razy 5 to siada lepiej niż 1,5. Jakbym teraz razy 5 trafił, to bym sobie kostkę dropnął. Nie, no nie będę ryzykował. Ale to razy 5 naprawdę, to tak kurde pomalutko sobie leciało. I siadło. Ile mamy siana jeszcze? Bo kurwa ten kałach za 60 zł, praktycznie tyle ile w moim depozycie było. Tak kurwa trochę dużo dla widzów. Nie no, kocham was widzowie, ale mówię trochę dużo, wy tam macie tego. Byście dostali pieniędzy od wujka Adriana. Otwórzmy sobie może jeszcze jedną skrzynkę, co? A ten kałach serio fajny był. I to taki nawet. Nawet ładny fakturyniu, 61 zł polskich. Albo ile kosztuje ta skrzyneczka tutaj? 79 zł skrzynka ninja kosztuje. I ona może coś już tutaj dać dobrego. Więc jakbym sprzedał kałacha, to mam 61 zł i ona kosztuje, ile ona kosztuje ta skrzyneczka? Ta skrzyneczka kosztuje 79, więc musiałbym doładować. Ja sobie doładuję może 19 zł. I zrobimy, otwórzmy tą skrzyneczkę na koniec. Ja sobie tak to zrobię, doładuję sobie konto i zaraz się widzimy na otwieraniu tej najdroższej skrzynki z eventu. No i na moim koncie widnieje już 80 zł, także wchodzimy sobie do skrzynek z CSK i otwieramy skrzynkę Ninja, najdroższą skrzyneczkę w evencie za 79 polskich złotych. I od tego skina, nie bym chciał, od tego skina 117 zł. Od tego skina. No tutaj już takie kurwa by musiały faktoryniu trafić. Ale no tu jakby dało byłoby fajnie. Dobra, nie ma co. Oczywiście chciałbym to i to. Ale tego nie będzie. Lecimy. 79 zł poszło. Także zobaczymy co tu. M4. Proszę bardzo. Tylko jak ona ile kosztujesz? 82 zł, czyli wyszliśmy na plus z tej tutaj gierki, wyszliśmy złotówkę, nie, 2 złote prawie żeśmy wyszli na plus, albo 3, nie, 3,87 wyszliśmy na plus. I co z tą czwórką robimy? Jakbym wjechał z nią na upgrader teraz, na razy 2 nam daje takiego Asimowa pięknego za 160, albo takiego Fitesteta za 166. Na 1,5 nam daje, no takie niewielkie pieniądze są, ale ja bym zaryzykował, ją sprzedał i zaryzykował z tą skrzyneczką jeszcze raz. No powijmy się, jest pierwszy odcinek i chyba ostatni ski dropa, więc możemy się zabawić. Kolejne rzucone 79 zł dla strony. Zobaczymy, może kosa będzie, albo ta włupa. Ta biała M-ka kosztowała więcej niż Hyper Bestia. Ja pierdolę. Ta biała M-ka była droższa niż ta. 37 ziko. Ta biała M-ka kosztuje od 180 w górę. Jeszcze ta AWP-a tutaj była. Ona kosztuje 6 koła. Tu była Hyper Bestia AWP-a. Ile Hyper Bestia AWP-a kosztuje? No kosztuje od 80 w górę, więc można byłoby na niej zarobić. A my chyba będziemy musieli wjechać na upgrader. Razy 5. Minimal wear digiel. Dajemy sobie balansu może. Robimy co? Robimy odcinek jeszcze raz? Dobra, spróbujemy. Jeszcze raz. Kurwa, nie będzie niestety. No trudno, przegraliśmy 8 dych. Ale przynajmniej się zabawiliśmy. Tak, a nie, jeszcze mamy 518 jajeczek. Proszę bardzo. Może coś tutaj jeszcze
się uda z tego zrobić, widzowie. Patrzcie, tutaj zaraz odkucie będzie zaraz, wjeżdżamy sobie na faktory 518 jajek. Teraz już taka dusza hazardzisty weszła. I patrzcie, teraz wlatuje nam skinek za 15 zł. 2,62 zł. Wjeżdżamy na upgrader. Robimy to, robimy razy 10. I tested, 8%. No i nie będzie niestety. Dobra, trudno. Było trzeba po tej... Po tym akaczu? Co tam trafiłem? Taką M-kę z tunikiem, o. Było trzeba po tej M-ce kończyć. No ale wiadomo, dusza hazardisty nigdy nie wie kiedy skończyć. Zawsze chciałaby więcej. Zabawiliśmy się na kidropie. Przegrałem 19 zł ze swojego portfela. No i tam ze skinów, co mi się udało kiedyś trafić na kidropie, to tutaj się udało, udało się pograć. Odcinek mam przynajmniej nagrany. Także z kodem Adrchon chyba tą 2.17 na start. Nie wiem jak to tam działa w ogóle. Nie testowałem tego. Także życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej, hej.